Witajcie na kanale Knitanki. Dzisiaj mam dla Was taki ciekawy wzorek. Nazwałam go Ażurowe Kropelki. Przypomina on kropelki, które dodatkowo mają Ażurowe Dziurki. Jest to taki wzór strukturalny. Z każdej strony ma bardzo ładne wypukłości. W zależności od tego, jak na niego patrzycie, jest taki właśnie. Wypukły, tu gdzie są te ażurki, jest w tych miejscach głębiej. Tutaj, gdzie będą dwa oczka razem, robią się takie ładne uwypuklenia. Wzór ciekawy, niezbyt skomplikowany. Aby zrobić ten wzór, trzeba umieć robić oczka prawe, oczka lewe, dwa oczka razem ze skłonem w prawo, dwa oczka razem ze skłonem w lewo i narzut. Tu będzie jeszcze zastosowany podwójny narzut, i w związku z tym oczka lewe będziemy też robić jako oczko przekręcone. Myślę, że fajna nowa umiejętność. Zawsze w każdym filmiku staram się pokazać Wam naprawdę coś nowego. Y przy okazji, też oczywiście, chciałabym Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, kliknijcie też w dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać automatycznie powiadomienia o wszystkich moich nowych filmikach, a pojawiają się one dość często. Co do samego wzoru, składa się z czterech oczek i ośmiu rzędów. Tutaj na tej próbce mam 1, 2, 3, 4, 5, 6 powtórzeń, i zrobiłam do góry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raportów. Przepraszam, 1, 2, 3, 4 raporty, oczywiście. I tak to wygląda. Gdzie sprawdzi się ten wzór? We wszystkich wiosennoletnich projektach. Naprawdę. Czy będą to? Ażurowe bluzeczki, sweterki, tuniki, długie kamizelki, krótkie kamizelki, poncza. Czy będą to wiosennoletnie czapki, sweterki dla dzieci? Można zastosować go naprawdę w tych wszystkich projektach. No i warto go znać. Warto przejrzeć sobie filmik, gdyż pokazuje tu również właśnie nowe rzeczy, jakie można robić dziergając. A teraz już przejdziemy do samego wzoru. Odłożę tutaj tą robótkę, żeby nam nie przeszkadzała. Ja nabrałam sobie tutaj 12 oczek. Na trzy powtórzenia plus dwa oczka brzegowe, czyli mam 14 oczek i zrobiłam dwa raporty po to, abyście widzieli, jak wygląda też na małej próbce na jaśniejszej włóczce, że jest to ten sam wzór, który pokazuję tutaj mam włóczkę troszeczkę grubszą i troszeczkę grubsze druty. Zawsze róbcie sobie właśnie takie małe próbki. Bierzcie różnego rodzaju druty, jeżeli chodzi o grubość, i patrzcie, co będzie Wam się bardziej podobać. Taka próbka to jest zaledwie kilkanaście minut, a wtedy możecie sobie po prostu wyobrazić, jak będzie wyglądać ta Wasza robótka. Rząd pierwszy, jest to rząd. Po prawej stronie robótki, więc jeżeli macie jakiś dekoracyjny ściągacz, trzeba pamiętać, że rząd pierwszy jest po prawej stronie naszej robótki. Czyli zaczynam rząd pierwszy. Oczko brzegowe oczywiście nie zaliczamy do raportów. Raport pierwszy. I teraz, żeby było jeszcze łatwiej, rząd pierwszy. To są same oczka prawe, więc nie będę ich rozdzielać na raporty. Raport składa się z czterech oczek, więc każde cztery oczka to są oczka prawe, ale w rzeczywistości cały rząd pierwszy to są po prostu oczka prawe. Tak więc jest to właśnie jeden z tych wzorów gdzie tylko właściwie w dwóch rzędach będziemy robić coś bardziej skomplikowanego. Wybieram takie wzory, które są niezbyt mocno trudne do zrobienia, żeby jak najwięcej osób skorzystało. Mam nadzieję, że ten też przypadnie Wam do gustu. Rząd drugi to są same oczka lewe. Rzędy. Parzyste, czyli drugi, czwarty, szósty i ósmy to zawsze będą same oczka lewe, tylko czasem też będą tutaj lewe oczka jako oczko przekręcone, o czym też na samym początku wspomniałam. Gdyż tutaj dziurki mamy takie większe, one są jakby, nie jakby, ale w rzeczywistości one są z dwóch narzuconych oczek. Rząd trzeci. Rząd trzeci naszej robótki wygląda tak. Oczko brzegowe nie zaliczam do raportu i teraz pierwszy raport. I tak jak zrobię pierwszy raport, powtarzamy po kolei wszystkie raporty. Raport to są cztery oczka i tak będzie wyglądał każdy nasz raport. Dwa oczka razem ze skłonem w prawo. Robiąc moją metodą, trzeba te oczka odwrócić. Przekładam sobie dwa oczka na drut prawy i odwracam. I teraz wbijam się najpierw w drugie, potem w pierwsze. Przerabiam razem na prawo. Dalej będzie narzut. I jeszcze jeden narzut. I dwa oczka razem. Ze skłonem w lewo. Robiąc moją metodą. Wbijacie się po prostu w dwa oczka przerabiacie razem. Koniec raportu. Tak powtarzacie przez cały rząd. Dwa oczka razem ze skłonem w prawo. To są te, które trzeba odwrócić. I dopiero przerobić razem. Narzut narzut. Dwa oczka razem ze skłonem w lewo. Wbijamy się w dwa oczka, przerabiamy razem. To był kolejny raport i następny, identycznie. Dwa oczka razem ze skłonem w prawo. To są te, które odwracamy. Dopiero przerabiam je razem. Narzut, narzut. Dwa oczka razem ze skłonem w lewo. Nie wiem, czy wcześniej nie było przejęzyczenia. To są te, gdzie wbijam się. Dwa oczka przerabiam razem. Raport po raporcie robicie rząd do końca, aż dojdziecie do oczka brzegowego. Rząd czwarty. Rząd czwarty to są też same oczka lewe, ale tutaj, gdzie mieliśmy podwójny narzut, jedno z tych oczek musimy zrobić jako oczko lewe przekręcone. Aby było Wam łatwiej, może powiem jak to robimy. Będzie tak. Cały czas będzie się to powtarzać. Będzie lewe, lewe z narzutu, delikatnie ściągamy, lewe przekręcone z drugiego narzutu, czyli trzeba się wbić, jeżeli robicie moją metodą, tutaj od tyłu. Ja tak wbijam się w oczka lewe, robiąc na drutach na okrągło, więc jeżeli ktoś już robił ze mną robótkę na okrągło, wie, jak wbić się w takie oczko. Teraz, jeżeli robię na drutach prostych, zrobię właśnie oczko przekręcone, a takie potrzebuję. Czyli lewe, lewe z narzutu, lewe przekręcone i lewe. To jest raport. I tak trzeba powtarzać. Lewe, lewe z narzutu, lewe przekręcone i lewe. To są na cztery oczka raportu. Lewe, Lewe z narzutu, lewe przekręcone i lewe. Tak sobie powtarzacie yy, cały rząd, aż dojdziecie do oczka brzegowego. Rząd piąty to są z kolei same oczka prawe. Czyli każde cztery oczka raportu to są cztery oczka prawe, ale mówiąc, jeszcze prostszym językiem rząd piąty to są same oczka prawe. Rząd szósty z kolei to są same oczka lewe. Zwykłe lewe nie ma tu żadnych przekręconych, po prostu oczka lewe. I już dochodzimy do rzędu siódmego. Rząd siódmy to jest przedostatni rząd raportu. Rząd siódmy będzie z kolei wyglądał tak. Oczko brzegowe, które nie liczy się oczywiście do raportu. Raport zaczynamy narzutem, najpierw jest narzut. Teraz będą dwa oczka razem ze skłonem w lewo, czyli wbijam się w dwa oczka, przerabiam razem. Dwa oczka razem ze skłonem w prawo to są te, które trzeba odwrócić i dopiero przerobić razem, od przodu łapiąc. I narzut to jest cały raport, czyli narzut, dwa oczka razem ze skłonem w lewo, dwa oczka razem ze skłonem w prawo i narzut. I tak powtarzacie przez cały rząd. I znowu zaczynamy. Narzut, teraz macie dwa narzuty znowu koło siebie. Narzut, Dwa oczka razem ze skłonem w lewo. Po prostu przerabiamy dwa oczka razem, jeżeli robicie moim sposobem. Dwa oczka razem ze skłonem w prawo. Robiąc moim sposobem trzeba je odwrócić. I narzut to był drugi raport. I kolejny raport. Zaczynamy. Narzut. Dwa oczka razem ze skłonem w lewo. Dwa oczka razem ze skłonem w prawo. To są te, które trzeba odwrócić. I narzut. I tak robicie raport po raporcie, aż dojdziecie do oczka brzegowego. I teraz jest znowu rząd oczek lewych, w którym niektóre oczka lewe trzeba będzie zrobić jak oczka przekręcone. Tym osobom, który który może sprawić to trudność już mówię, jak to będziemy robić. Pierwszy raport to będą po prostu cztery oczka lewe. Pierwsze z narzutu lewe, drugie, trzecie i czwarte. To jest w pierwszym raporcie. Od drugiego raportu będzie lewe przekręcone i trzy lewe. I tak przez całą robótkę, aż dojdziecie do ostatniego raportu, więc jeżeli macie szerszą robótkę, drugi raport, lewe przekręcone, czyli wbijam się tutaj od tyłu, lewe, lewe i lewe z narzutu, ale lewe. I znowu lewe przekręcone, lewe, lewe i lewe z narzutu, ale lewe. I tak. Robicie przez całą szerokość robótki, aż dojdziecie do ostatniego raportu. Ostatni raport. Ja mam tylko trzy celowo, nie ściągałam jeszcze tego z drutu. Zaczynamy od lewego przekręconego. Lewe, lewe. I lewe z narzutu. Dlaczego to pierwsze i ostatnie lewe są nieprzekręcone? Bo tu były tylko pojedyncze narzuty. Tu nie było dwóch narzutów przy sobie, dlatego tutaj robiliśmy tylko lewe. Wszędzie tam, gdzie narzut był podwójny, trzeba jedno z tych oczek zrobić jako oczko przekręcone, po to, aby to po prostu dobrze wyglądało. I to był ostatni rząd naszego raportu. Zrobiliśmy? Zrobiłam, pokazałam Wam, jak robi się cały raport. Zobaczcie, tak wygląda ten wzór na takiej jaśniejszej włóczce. Myślę, że na przykład również dobrze wyglądałby jako śliczna wiosenna opaska z tym że trzeba by było dodać tutaj na brzegu na przykład po 3 4 oczka ściegu francuskiego czyli to jest taki gdzie zawsze robimy oczka prawe z jednej strony trzy same oczka prawe z drugiej strony też trzy oczka prawe które robicie i po jednej i po drugiej stronie jako prawe i wtedy wyjdzie śliczna wiosenna opaska Myślę, że też byłaby bardzo, ale to bardzo ciekawa. Można by ją nawet zszyć sobie jako opaskę twist. Również taką możecie znaleźć na moim filmiku. Zobaczcie, jest to bardzo delikatny, ażurowy wzorek. Tutaj jest oczywiście włóczka niewyprana. Niezablokowana, nie naciągnięta, nie uformowana. Oczywiście odzieży nie blokuje jakoś w szczególny sposób, ale zawsze po praniu naciągam we wszystkie strony, tak aby te oczka się uformowały. I co? Pokazałam Wam, wam jak zrobić ten wzór. Myślę, że będziecie chętnie go dziergać, bo jest on naprawdę ciekawy. Tutaj jest zrobiony, tak jak mówiłam, na cieńszej włóczce, cieńszych drutach. To jest troszeczkę grubsza włóczka, inne druty, ale wzór sam w sobie fajny, ciekawy, nieskomplikowany do wykorzystania w wielu projektach. Długa kamizelka, taka na plażę na przykład, ale nie tylko, wyglądałaby również świetnie, czy letnie poncho, czy, czy top. Dziergajcie, korzystajcie. Jeżeli podobał Wam się filmik, oczywiście dajcie lajka. Jeżeli coś było niezrozumiałe, oczywiście piszcie też komentarze, chętnie odpowiem i pomogę. W dzisiejszym filmiku to wszystko. Myślę, że udało mi się pokazać Wam ten wzór. Za dzisiejszy film dziękuję i zapraszam Was do kolejnych filmików.